Witam dzisiaj troszkę nietypowo. Kupiłem taką szlifiereczkę Parkside. Oczywiście wszystko ekonomiczne. Zobaczymy. Potrzebuję do zaczyszczania trudno dostępnych miejsc. Chciałbym oczyszczać wszystko z rdzy w miarę możliwości. Także do tego dodatkowo jest zestaw różnego rodzaju kamieni ściernych, papierów ściernych. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to działa. Jakoś nie potrzebuję mega, żeby to funkcjonowało, nie wiadomo jak, do użytku domowego tylko. Ma parametry 500 W, 4500 obrotów, do 30 000 obrotów niby. W zestawie jest jeden kamyk ścierny, jakiś klucz. No to jeden kamyk myślałem, że za mało, dlatego zakupiłem resztę. Także tak zwany unboxing. Unboxing pierwszy raz otwieramy. Szlifiereczkę. Pudełko wygląda na solidne. Użyjemy nożyka do tego. Pokazała nam się fajna skrzyneczka. Na pierwszy rzut oka same pudełko, sama obudowa szlifierki wygląda przyzwoicie. Zobaczcie, logo Parkside. Plastik dosyć mocny. Zamykanie, otwieranie. Wszystko robię pierwszy raz, także chyba z drugiej strony to musi być. Dobra, otwieramy. Wszystko jedną ręką oczywiście, bo nie mam krótszego chwytu. O, no i co? No i pokazała nam się szlifiereczka, no nie wygląda źle. Plastik taki dosyć mocny. Kamyk ścierny też, no spory. Zobaczymy, jak to będzie pracowało. O, tu mamy włącznik, wyłącznik. Regulacja obrotów od jedynki do szóstki. Pewnie szóstka to jest te 30 tysięcy. Kabel w zestawie, no też nie jest jakiś miękki, nawet twardy. Co dalej? Klucz zwykły, też nie jest za cienki, jest no nawet solidny. Mamy dalej instrukcję obsługi, także no standardowo tego typu urządzenia nie patrzę na instrukcję obsługi, tylko od razu mamy ogień. Także co tutaj mamy? Parkside PGS 500 A1, nie wiem, za to dałem 115 zł na sklepie Lidla, coś takiego. Nie wiem, już parę sprzętów mam Parkside'a, no nawet jakoś to pracuje, nie jest źle. No słuchajcie, no zrobimy kurczę debiut od razu na moim Mercedesie, także spróbuję to wyszlifować. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, wpinamy kabelek. Dobra, może ustawię poziom najpierw na jeden, żeby mnie kurczę nie zabiło. Dobra, jeden, odpał. To jest próba, nie? Także no, zatrzymuje się, to nawet jeden to jest bez sensu. Dwa. Trochę szybciej. Nie, no to się też nie nadaje. 3. No trochę już jest kurczę mocniej, szybciej. No to jest tam, zobaczcie. Ale to jeszcze nie jest. To jeszcze nie jest to, co chyba ma być. 4. Coraz głośniejsze. Coraz szybciej. Zaczynamy teraz. Zaczynamy kurczę wariować. Dobra, lecimy dalej. Jestem hardcorem. Bez okularów. Lecimy dalej. Piąteczka to jest kurde dosyć szybko. Idzie się dostać, widzę. Na tych rogach nawet. Kurczę. Zrobimy idzie z tego. Dobra, lecimy jeszcze szósteczkę.
Ustawka to jest chyba nie tak wytrzyma. Dociskam teraz mocno. Dociskam mocno. Nie wiem, co mi się da. No dociskam mocno. Lecę dalej z tematem, nagram drugi filmik, jak to wygląda po skończonej pracy, ile mniej więcej czasu mi z tym zeszło. Użyję różnych tutaj ścierniw. Także dzięki za uwagę i do usłyszenia.